Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. W dzisiejszym odcinku doner kebab w Ostrołęce. Tym razem chcę wam pokazać. Ostatnio byłem w nowym kebabie na Bemowie i tam skrytykowałem za małe porcje. Bardzo małe. Tamten kebab kosztował 23 zł. Tutaj dla porównania kebab za 20 zł, który ważył prawie kilogram. Tak na oko, bo nie ważyłem. I sobie porównajcie, jak karmią w Warszawie, a jak w Ostrołęce. Przecież to jest kolosalna różnica. Tamten kebab miał może 200 gram, tutaj prawie kilogram. No to powiedzmy, że różnica jest 700-800 gram. I w Warszawie jeszcze drożej o 3 zł. Czy warto kupić, omijać, czy rozważyć? Ja uważam, że warto rozważyć zakup, ponieważ tutaj jest kula mocy, tak zwana, mięso z hurtowni, nie najwyższej jakości. W dodatku bardzo dobre warzywa, jest ich bardzo dużo. Brakuje tutaj sosów, które by były wyraziste. Jest tu sambal i jogurt, więc tak jak w Warszawie, ale w małych ilościach powinno być go więcej, ewentualnie powinny stać buteleczki do polewania tego kebaba. Bułka też słabej jakości i to wszystko tak nie smakowało zbyt dobrze poprzez, że to mięso było po prostu słabej jakości. No nie było one ani soczyste, ani smaczne. Było takie jednostańsze. Mimo wszystko kebab warto zjeść, bo porcja konkretna. No a jak jesteśmy głodni, to potem przechodzimy na kebaba. Jaką tutaj ocenę postawić? No za smak 2,5, ale za wielkość dodam tutaj 1/10 punktu za wielkość, za cenę tak dam 2,6, więc tyle samo co ten kebab na Bemowie. Taka sama ocena, żeby nie krzywdzić. Czy wolałbym ten kebab na Bemowie z lepszym mięsem, ale tak, żebym się nie najadł, bo tam ledwo co tego kebaba jest, tam w ogóle praktycznie warzyw nie ma. Czy tego wolałbym, tego kebaba z tym słabszym mięsem, na tym się bym nie najadł po prostu. To jest olbrzymia porcja. Ja go całego nie zjadłem, mogę zdradzić, nie dałem rady. Był taki olbrzymi. Także gratulacje dla Ostrołęki. Ten kebab w Ostrołęce jest od lat, nie ma najlepszej oceny, zmienił się właściciel. Nie wiem jaką ma ocenę, bo już zapomniałem, bo ten film kręciłem dawno. Ale ma taką średnią ocenę. No bo też to smakuje. Do usłyszenia, hej, w następnym odcinku. Cześć.